Stany Zjednoczone, w których mobilność jest znacznie wyższa niż w naszej Unii, mówią, że powinni to jeszcze zwiększać, powinni rozwijać tę mobilność, bo to przyniesie dobre rezultaty w gospodarce. W Unii Europejskiej mobilność kształtuje się na poziomie 3%. To jest naprawdę niewiele. W związku z tym mamy bardzo dużo do nadrobienia, do zrobienia, a niestety dzisiaj polityka, szczególnie w Europie Zachodniej, stoi przeciwko rozwijaniu tej mobilności. Rynki Europy Zachodniej chcą być zamykane dla zagranicznych pracowników i wydaje mi się, że powinniśmy coraz więcej, szerzej również mówić, ale także udowadniać, że ta mobilność jest szalenie potrzebna. Bardzo często spotykam się z taką oceną, że delegowani pracownicy to jest social dumping w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej. To jest nieprawda. Faktem jest, że delegowanie oparte jest o podstawę, jaką jest minimalne warunki zatrudnienia w kraju, w którym są one korzystniejsze. Dla Polaków najczęściej one są korzystniejsze w Europie Zachodniej, więc z nich skorzystamy. Ale z drugiej strony jest to najbezpieczniejsza forma mobilności, dlatego że ona nie powoduje wyjazdów, migracji zarobkowych na stałe do innych krajów, a więc nie powoduje drenażu mózgu w jednym kraju, z którego ci ludzie wyjeżdżają i nie powoduje problemów społecznych w kraju, do którego przyjeżdżają. Delegowani pracownicy to są tacy, którzy wyjeżdżają na krótko do pracy, najczęściej wyjeżdżają do zawodów, czy wykonują pracę, czy wykonują usługi, którymi nie są zainteresowani lokalni mieszkańcy, lokalni pracownicy i wracają z powrotem. Mało tego, wszystkie opłaty społeczne, socjalne płacone są w kraju, który deleguje, a więc i również funkcjonuje to zabezpieczenie na przyszłość, że to nie do krajów, do których pojadę pracować na krótko, to z tych krajów będę brał później emeryturę, to z tych krajów potem będę czerpał jakieś zasiłki. To jest bezpieczne dla obu stron, dla strony wysyłającej, jak i dla strony przyjmującej. Przyznam, że nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie akceptujemy tej formy, dlaczego tak trudno nam jest przekonać polityków do tego, żeby rozwijać delegowanie pracowników. Solidarna odpowiedzialność to jest narzędzie, które jest stosowane w 8 krajach Unii Europejskiej. Polega ono na tym, że firmy, które biorą podwykonawców, wykonawca, który bierze podwykonawców, w niektórych krajach na poziomie całego łańcucha, na długości całego łańcucha występuje solidarna odpowiedzialność. Co to oznacza? Że jeżeli na jakimkolwiek poziomie pracodawca nie dopełni obowiązków, nie przekaże środków, które powinien przekazać pracownikowi, wówczas ta odpowiedzialność przenoszona jest na poziomy wyższe, aż do wykonawcy. Oczywiście te systemy w różny sposób funkcjonują w różnych krajach. Są również takie zapisy w prawie poszczególnych krajów, że jeżeli wykonawca czy podwykonawca nad tym, który złamał prawo, dochował należytej staranności, a więc na przykład co kilka miesięcy prosił o potwierdzenie, że odprowadzane są wszystkie składki, że odprowadzane jest wynagrodzenie, które jest zapisane w umowie, wówczas on jest zwolniony od tej solidarnej odpowiedzialności. Tą dyrektywą wprowadzamy solidarną odpowiedzialność tylko w sektorze budownictwa i tylko na jednym poziomie, czyli wykonawca-podwykonawca czy podwykonawca-podwykonawca. Oczywiście to jest obowiązkowe, to będzie obowiązkowe we wszystkich krajach członkowskich. Natomiast jest też zapis, który mówi, że będzie można rozszerzyć zarówno do innych sektorów, jak i rozszerzyć w długości łańcucha. Na ogół w całym łańcuchu jest stosowane w Niemczech, tam najprawdopodobniej zostanie w całym łańcuchu, ale tam też jest stosowana należyta staranność, a więc wszyscy ci wykonawcy czy podwykonawcy, którzy zadbają o to, żeby co jakiś czas kontrolować swojego podwykonawcę, czy dochował wszystkich przepisów i wszystkich obowiązków wobec pracownika, on jest zwolniony z tej solidarnej odpowiedzialności. Wydaje mi się, że to są zdrowe instrumenty. Oczywiście dyrektywa też daje taką możliwość, że nie trzeba koniecznie tego systemu wprowadzać, można wprowadzić inne narzędzia, ale narzędzia, które będą eliminowały nieuczciwych pracodawców.